Wiadomo, że faworytem w tym momencie jest właśnie drużyna z Gliwic. Naprawdę szybki i płynny Champion Select, który mamy okazję teraz podziwiać. Piast Gliwice Esports i kontra Akademia. Obydwie drużyny z jednym zwycięstwem na swoim koncie i widzimy wykluczenie Akali. Tak, zdecydowanie Piast Gliwice Esports będzie tutaj celował we Freskowego, myślę, ponieważ ten zawodnik z pewnością dla Akademii będzie ważnym ogniwem, tak samo jak i Laker z Pyrką, bo jeżeli o Kolorze i Kuratorze nie możemy jeszcze powiedzieć tak dużo ze względu na to, że są dość młodymi graczami, graczami, którzy jeszcze nie mają dużych ilości doświadczenia, tak Laker, Pyrka, Freskowy to są zawodnicy, którzy zdecydowanie na polskiej scenie jakieś tam już piętno swoje odcisnęli, mimo tego, że też część z nich jest z tego młodszego pokolenia. Według statystyk wczorajszy dzień wygrała Akademia, wygrał Laker, jeżeli chodzi o ilość zadanych obrażeń w pojedynczej rozgrywce. Zdecydowanie ten zawodnik będzie gwiazdą tego zespołu. Jeżeli nie Freskowy, to na pewno Laker. Ja powiem Ci szczerze, że Laker jest jednym z moich ulubionych młodych graczy do obserwowania. Szczerze? Szczerze. Szczerze? Szczerze. Ogólnie ta dolna aleja myślę, że tutaj będzie godna uwagi. Akademia musi szukać właśnie gry wokół tej linii, czy też środka. Kurator, to jest też wielka niewiadoma, bo został... Ale inaczej ci pisałem, miałeś teraz mówić o Freskowym. Niesamowicie został stłamszony w poprzedniej grze i wiesz co, nie do końca mnie przekonuje. Ja uważam, że tutaj ryba zdominuje raczej to zestawienie w dżungli. I tutaj, wiesz co, jest ciekawa sprawa dla mnie, bo Kurator jest zawodnikiem, który już miał swój debiut na scenie polskiej wcześniej i ja go pamiętam z Gragasa. Mhm. Ale słyszałem, że dużo chociażby grywa Kamil, że jest leśnikiem, który lubi również agresję, więc poczekajmy na to, co nam pokaże dzisiaj, bo oczywiście wczoraj Brunes na tym Xin Zhao sprawiał mu problemy, ale być może to jest kwestia piku, być może to jest kwestia komfortu i słusznie zwróciłeś na niego uwagę, bo wydaje mi się, że Kurator jest takim znakiem zapytania, gdzie odpowiedzi jeszcze wczoraj nie znaleźliśmy, podczas gdy Kolor mimo słabego laning phase'u chociażby w late game'ie pokazał się naprawdę, naprawdę dobrze. Ale to pamiętajmy, że akurat gra Kolora to jest w zasadzie praca całej drużyny, bo to jak wyglądała ta gra na bocznej linii również musiało być bardzo dobrze skoordynowane, skomunikowane i troszkę mnie ciekawi ten draft już na samym starcie, bo fakt, wolisz Urgota ponad Aatroxem, ale z drugiej strony dwa bardzo mocne piki zgarnia Akademia już we wczesnym etapie. Tak, i, chyba to mi się jednak bardziej podoba. Zaya jest zdecydowanie ważniejsza niż Rakan w takiej sytuacji, bo jeżeli rywale zdecydowaliby się na niego tak jak to robią, to teraz Akademia powinna wziąć Leonę. Pyrka, zrób to. Leona. Ja mam dla dość, mnie, dla Tomka. Mam dość widzenia tych... Dla Fedziego bardziej bym powiedział. Gdyby jeszcze był Alistar, to może, ale jest wykluczony i to jest dla mnie naprawdę bardzo oczywista Leona, zwłaszcza, że oprócz Rakana widzimy Urgota i Syndrę, czyli dwie Syndrę też jest super. Relatywnie niemobilne i zwłaszcza ta Syndra właśnie, o której wspominałeś, ale z drugiej strony to jest komfort Hossiego i mamy Brauma, super, ale nudziasz się, Pyrka. Proszę, bez takich, jednak mimo wszystko... Co wy chcielibyście zobaczyć na banach? Dlatego, że zauważmy, nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony wybranego junglera, a Xin Zhao ciągle otwarty. Chyba, że Akademia miałaby flexować Aatroxa do lasu, ale myślę, że to jest bardzo nieprawdopodobne. To był taki... Z drugiej strony, dlaczego? Tak? Max Lorowy wybryk to był w europejskim LCS. Chyba trochę. Tak. Była chwila, wiecie, to jest tak, jak jesteście dziećmi, to często zmieniają się wam ulubione smaki. I Aatrox był takim ulubionym smakiem, który trwał przez tydzień. Pamiętajmy, że tutaj jeżeli chodzi o drugą fazę wykluczeń, Piast raczej będzie celował w środkową aleję, gdyż tutaj w ciemno została podebrana Syndra. Na pewno chcą troszkę ograniczyć wybory. I co może być wybanowane przeciwko Syndrze? Bo zauważ, że na przykład Akali, Irelia, LeBlanc, postaci, które mogą stanowić problem, są już wykluczone. I pytanie, czy jeszcze Piast Gliwice musi tutaj czegoś pozbawić Freskowego? Czy to będą coś asasy? Bo czy mamy szansę na przykład na Zeda? Myślę, że jest bardzo nikła. Talon? Ale wiesz, jeżeli ktoś miałby wybrać w tej lince, to Freskowy albo Butsu, bo są dwaj zawodnicy właśnie o takiej charakterystyce. Nie bez kozery przetoczyłem tutaj Zeda, ale jakby nie widzę dużo więcej postaci, które bezpośrednio dobrze będą sobie radzić na Syndrę, dlatego zastanawiam się, czy muszą banować, czy właśnie nie lepiej wycelować w Kuratora, bo Kamili już na liście banów, to jest podwójny ban, Kolor i Kurator. Tak. Teraz jeszcze Skarner i co, dorzucasz Gragasa, czy może coś bardziej szybkiego, jak ten Xin Zhao? O! O! Zbanowany. O!
tak właśnie się nad tym chwilę zastanowiłem. Już chyba nie chciałbyś celować w jakichś konkretnych asasynów poza metą, w drugiej rotacji wykluczeń, gdyż to jest troszkę zmarnowanie. Tak, tak, zgadzam się z tobą. A mamy tutaj oczywiście Skarnera, mamy Xena, to są postacie, którymi... O! I to jest odpowiedź. I, ale to też jest niezła kontra na Syndrę po szóstym poziomie. It's me Mario. No, it's me Jizuke. Jizuke tutaj nam zawitał na... Ale właśnie, to jest bardzo fajne w Akademii, że freskowy, jeżeli chodzi o te postacie asasynów, zabójców, bardzo dobrze się posługuje różnymi typami i Echo jako taka najbardziej klasyczna kontra właśnie w Syndrę. Jeszcze Fizz by jeszcze chyba tak w takim panteonie stoi wysoko, tylko Fizz obecnie w takim stanie, który... Fizz jest troszkę za bardzo jednowymiarowy w tym, bo pamiętajmy, że nie trafisz ryby, tracisz główną i możliwość inicjacji. Echo po prostu idzie na rozwidlone nacieranie, tak. Jest denerwujący, podczas gdy Fizz nie ma do końca w obecnej mecie miejsca dla siebie. Ale jeżeli mielibyśmy mówić tu o klasycznych kontrach, to myślę, że te dwie postaci. Tak. Dla Piasta Gliwice podebrana Sivir, dość dobry wybór przeciwko Braumowi zwłaszcza, bo... Inicjacja Brauma jest mocno telegrafowana, oczywiście zamachuje się swoją tarczą. Super jest ten Olaf, w perspektywie kontroli tłumu, którą posiada Akademia, będzie w stanie się dorwać do Xayi i mimo tego, że ona będzie używała swojej erki, to on po prostu nieubłaganie będzie mógł do niej dojść, szczególnie, jakiego, że ma przyspieszenie od Sivir. Jakiego dżunglera widzicie po stronie Akademii, który mógłby stawiać czoła dumnie Olafowi? Co troszkę tutaj nie brakuje bardzo wytrzymałości. Ale nie ma tak naprawdę nic, co przychodzi na pierwszy rzut oka i być może właśnie zobaczymy kuratora na agresję i proszę, Akademia po raz drugi będzie grała kompozycją bez tanka, a Akademia po raz drugi będzie stawiała na rozwidlone nacieranie, zakładam, z tym Echo oraz Atroxem. I to mi się podoba, bo trend jest zachowany. Po raz kolejny naprawdę agresywna meta, duże przyspieszenie rozgrywki, tylko ten Graves musisz mieć pewność siebie, wybierając tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że Olaf może stanowić problem. Znaczy, czym ta pewność siebie ma się objawiać? Musisz zyskać po prostu dużą przewagę we wczesnym etapie gry, grając z Gravesem. I jeżeli nie uda ci się to, a właśnie do tego, czym jest pewność siebie, no to będziesz miał problemy później, bo Olaf po prostu będzie lepszy. Masz na myśli wchodzenie do lasu Olafa i ewentualnie kontestowanie go jeden na jeden? Tak. Zdecydowanie. Tutaj Graves jest taką postacią, która jeżeli we wczesnych etapach rozgrywki nie zapewni sobie dużej przewagi, to w walkach drużynowych w midgame będzie gorsza od Olafa, ale walki drużynowe niekoniecznie rozsądzą los tej rozgrywki, bo Akademia ma kompozycję 1-3-1, Piast Gliwice ma sporo inicjacji i silne linie. Zobaczymy, jak się to potoczy. I to nie jest tak, że jeden draft jakoś mocno przegrywa z drugim. Tak, tak. Nawet troszkę bliżej by mi było Akademii w tym wszystkim, ale patrząc na zawodników, patrząc na doświadczenie tych obu ekip, to jednak jakby moja predykcja to jest Piast Gliwice. Ja również jakby podjąłem ją wcześniej i przy niej zostanę, niezależnie od draftu, bo myślę, że Piast Gliwice dostał tutaj kilka wyborów, na które liczył, chociażby ten Olaf dla Rybsona, gdzie wczesno rozgrywkowi leśnicy dla ryby są ważni. Też ta Syndra dla Hosego. Wczoraj MVP i zobaczymy, czy powtórzy taki wynik. Szczerze mówiąc, szczerze? Ja bym tutaj, tak, naprawdę bardzo szczerze, szczery chłopak, tak jak wszyscy na tym desku, ale chyba bez problemu oddałbym głos Akademii, gdyby nie ten Graves i gdyby nie Olaf po stronie drużyny przeciwnej, z racji tego, że, no właśnie, to jest w teorii wielka Graves zagadka. Kontruje Olafa, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. No właśnie dlatego, ciężko jest mi naprawdę zdecydować, dlatego że te drafty są dosyć wyrównane z tego, co mówicie, i to dosyć mocno widać. Obydwie drużyny wiesz, charakteryzują jak się. Powinien z tego dosyć wychodzić? Liczę na dobre widowisko. Emocje! Tak. Był myślę, że powinien taki tak który podsumować. Lubił tak wybrnąć z sytuacji. Dobrze, myślę, że będzie można to zrobić tak naprawdę, więc liczę na dobre widowisko. I nie wiem, nie mam historii o dziku, nie mam historii o telefonie, ale mam na pewno jakieś fajne zejście, które w tym momencie wam zaprezentuję, więc... Schodzimy. Schodzimy do komentatorów. Fryderyku i Janku, oddaję wam głos. Dziękuję bardzo, Dawidzie. Przed nami ostatnie spotkanie pierwszej kolejki Ultraligi, a więc taka wisienka... Czy to będzie wisienka? Czy raczej wisienka śliwka? Na torcie, oczywiście. To jest ciekawe. Pierwsze śliwki spotkanie, bo większość osób obstawia, że Piast Gliwice wygra. Ja wczoraj stanąłem przy Akademii i ja wiem, że Akademia gorzej wyglądała i że Piast Gliwice są faworytem, bo to jest ekipa, która trochę ze sobą gra, ale wiesz co? Podoba mi się ten Echo. Podobają mi się, oczywiście jest Atrox, silne postacie i tak chyba stanę przy tej Akademii. Nawet na samego faktu, żeby
postawić na coś innego niż Tomasz Milaniuk. I to ci daje satysfakcję? Tak jest. I proszę bardzo, tutaj mamy kompozycję, mamy tego eko, podoba mi się Graves, troszeczkę tutaj zakręciło nam oczywiście Akademia. Z drugiej strony można by powiedzieć klasyk klasyków, chyba na każdej roli. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Oczywiście sam Nurse Rift wszystko zweryfikuje. Mnie również podoba się Rybson z Olafem i jestem ciekaw, jak on będzie musiał odpowiedzieć oczywiście na tego Gravesa. Ale Graves to dobra odpowiedź. Graves to jedna z tych postaci, która może na tym wczesnym etapie, szczególnie w okolicach tych raptorków, powalczyć, zabrać przeciwnikowi. Więc moim zdaniem Graves jest tutaj naprawdę fajną odpowiedzią i ja bardzo lubię Gravesa. Przypominam, że na ostatnich meczach Mistrzostw Świata pojawiał się ten Graves na przykład w wykonaniu Svenskerena. Więc nie możemy na pewno bagatelizować tej postaci. Czy jest jeszcze coś, co tak szczególnie przykuwa twoją uwagę, jeżeli chodzi o kompozycję Akademii? Oczywiście eko. Tak, bardzo bym chciał, żeby Freskowy to taki dziwny człowiek. No bo dobrze. Ja go znałem tylko z głosu i no, ja myślałem, że on wygląda inaczej. Ja myślałem, że on jest potężnie zbudowany, że ma taką zadartość w oczach i że ludzie się go boją. Zaraz on ma taki głos, któremu można zaufać. Zaraz wrócimy, Fryderyku, do tego tematu, ponieważ Marina ma jeszcze kilka pytań do trenera Piasta Gliwice. Jakub Navy, kupisz Piast Gliwice eSports. Odpowiedz mi na takie pytanie, mianowicie czy jak pikowaliście Syndrę, to wiedzieliście, że Freskowy wybierze Eko? Absolutnie nie spodziewałem się takiego wyboru. Nie byliśmy przygotowani na taką alternatywę. No i co teraz będzie, bo wygląda to niebezpiecznie. Czy to wygląda niebezpiecznie? Nie wydaje mi się, żeby to wyglądało aż tak niebezpiecznie, jako że w rękach Hossiego jest Syndra, ale okaże się, jak to faktycznie wyjdzie, ale nie boję się. To dobrze, grunt to się nie bać, proszę Państwa. Jak się czujesz z drużyną? Dobrze? Jesteś młodym trenerem. Jak Ci się podoba? Jestem młodym trenerem, ale podoba mi się bardzo. Nie widzę żadnych jakby trudności ze względu na mój wiek. W porządku. Chodziło mi bardziej o to, że jesteś młodym jako młodym, nowym trenerem, tak? Słuchaj, tutaj coś trzymasz za plecami. Może, nie wiem, widzę, że tutaj... Co to jest? To jest... WMCS napis. Chciałbym pozdrowić całą ekipę, wszystkich członków WMCS. Moje serdeczne pozdrowienia. I chciałbym także pozdrowić moją rodzinę, moją kochaną dziewczynę i wszystkich moich znajomych, którzy oglądają. To takie kochane. To ja też przy okazji wszystkich pozdrawiam. A co z fanami Piast Gliwice? I fanów Piast Gliwice również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za kibicowanie, zachęcam do dalszego kibicowania. Powiedz mi, masz jakąś przyśpiewkę wymyśloną dla drużyny? Niestety kibicem nie jestem, piłki nożne jako tako, więc przyśpiewek żadnych nie znam. A jakbyś miał tak na freestylu coś zapodać? No jakbym miał zapodać na freestylu, to wydaje mi się, że jestem zbyt zestresowany, żeby coś wymyśleć. No dawaj, Piast Gliwice, nie. Piast Gliwice, to jest e-sport, to kibice. Yeah. No dobrze. Jeżeli chodzi o grę, to czego obawiasz się najbardziej u przeciwników? Najbardziej obawiam się botlane'u, wydaje mi się, że botlane'u. Botlane jest najsolidniejszą częścią drużyny Akademii. A w waszej drużynie jaka jest najmocniejsza strona? My nie mamy najmocniejszej strony. Wydaje mi się, że wszyscy są indywidualnie na wysokim poziomie i nie ma nikogo, kto by się jakoś wyróżnił bardzo. Dziękuję Ci, Navy, za ten obszerny wywiad. My jesteśmy, moi drodzy, gotowi do gry, dlatego oddaję głos naszym wspaniałym komentatorom. Bardzo Ci dziękujemy, Marina. Fantastyczna była ta przyśpiewka. Ja też mam nawet jedną anegdotę związaną z przyśpiewkami, bo czasem się zdarza, że stajesz przed dylematem. Ty jesteś z Gdyni, tak? Ja jestem z Lublina. A dobrze, przepraszam. Ja jestem z Lublina i czasem się zdarza, że ktoś stawia nas przed takim niewygodnym wyborem, prawda? Mamy kilka takich klubów ze sobą walczących i jeden mój kolega kibic zdradził mi sekret. Jeżeli ktoś Cię pyta, po czyjej jesteś stronie, najlepiej wtedy zacząć śpiewać Deszcze Niespokojne. Bo to jest uniwersalna pieśń kibiców, każdy to szanuje. Mhm. Albo jeżeli ktoś się pyta, za kim jesteś, możesz też odpowiedzieć, że za Jezusem. Trochę późno, żeś mi to powiedział, bo kiedyś skroili mnie
No ale co zrobisz, no. Ale to nie kibice, to tak po prostu. Może wtedy jakbym śpiewał, może też to niespokojne. Mój gust artystyczny pomógłby mi. Albo Queen. Może. Myślę, że Queen też by się sprawdziło. Queen, które? We Are The Champions? Na przykład. Okej, no kto będzie tutaj czempionem? Ciężki test przed Piastami Gliwice. Może nawet cięższy niż ten gimnazjalny, bo... A właśnie, nie ma już gimnazjum. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak gotowi są chłopacy. Bardzo młodzi i no oczywiście akademia, drużyna, do której muszę jednak się troszeczkę przychylić, gdyż jest to drużyna, która w jakimś tam stopniu była wybierana przeze mnie i znam chłopaków, bardzo mi się dobrze z nimi pracowało. Czyli masz sentyment do nich. Tak jest. I zobaczymy w takim razie, te wybory też są dla mnie ciekawe. Bardzo bym chciał, żeby po wczorajszym dniu oni po prostu byli bardziej zmobilizowani. Takie ciężkie gry uczą. Ale zobacz, już Piast Gliwice mocno naciskało na górną dżunglę przeciwnika. Udało im się zostawić totem wizji na red buffie, na czerwonym wzmocnieniu kuratora. Czy on od niego zacznie? Kurator nie trafił chyba tutaj. Chyba nie do końca w ten krzak, więc no, to nie jest koniec świata, bo i tak widzi to najważniejsze przejście z rzeki, ale gdyby to nie był Olaf, tylko coś, co potrafi przez ścianę przejść, to wtedy to mógłby być problem, jakby tutaj w okolicach tej jej leży heraldzicy. Ktoś się tam prześlizgnął, ale proszę bardzo, jest to konsegranie, też Akademia widzi przeciwnika i bardzo ładnie tutaj zareagowali. Olaf zaczyna od wilków, kurator od niebieskiego wzmocnienia sam. Całkowicie sam. I jak myślisz, to dobra decyzja? Znaczy, wiesz co, wynika z tego, że Laker i Pyrka chcieli być tutaj na tej linii wcześniej. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy duet. Laker nie mieszka w Polsce na co dzień, tak? Jest to zawodnik, który mieszka w Wielkiej Brytanii i to był, no, można by powiedzieć, taki troszeczkę problem, tak? Bo no, weźmiemy do Akademii kogoś z Wielkiej Brytanii, a co jak będzie miał ciężko z przelotami, co jak mu się nie uda? Na szczęście w dzisiejszych czasach oczywiście te loty są trochę tańsze, ale... No był naprawdę wybitnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że w Ultralidze też będzie się z tej strony pokazywał. Oczywiście innym konkurentem tam też był Eledzi, z tego co pamiętam. Tam się pojawiał, czyli no, zawodnik grający teraz w barwach Wisły Płock. No i Laker w końcu z Pyrką to taki zgrany duet, więc tutaj naprawdę można o nich oczekiwać dużo. Mhm. Będziemy na nich na pewno czujnie zwracać uwagę. No i freskowy i eko. To też coś, co mnie interesuje bardzo. Mm-hmm. Ten początkowy etap gry, jak myślisz, przebiegnie dla niego swobodnie? Bo już Rybson gdzieś tutaj się kręci właśnie z trzecim powinien poziomem. Z tego wyjść, freskowy. No właśnie, w bezpiecznej sytuacji. Pojawił się Rybson. Nie za bardzo lubię tego typu zagrań, bo jeżeli on by był niewidoczny w dżungli, to każda linia czuje wtedy presję, a teraz teoretycznie się pokazuje, ale ja bym powiedział, że to jest pierwsze ogranie strony Rybsona, że wchodzi tutaj do dżungli. Jeżeli kurator źle zareaguje, nie wejdzie do dżungli przeciwnika, to mogą być problemy, ale proszę bardzo, też dobrze zareagował, czyli tutaj z jednej i z drugiej strony jak najbardziej kciuk w górę. On już to robi, doskonale wie, że Rybson nie zrobił jeszcze swojego czerwonego wzmocnienia, to będzie wymiana. To będzie oczywiście wymiana red buffów między dżunglerami, więc na razie jeszcze spokojnie. Dobrze, no i co w takim razie dalej, na tej środkowej linii byśmy potem chcieli, aby freskowy jednak potrafił zagrać agresywnie. Wiem, oczywiście to jest zawodnik, który przez no już 2-3 sezony jest wyróżniany jako młody talent, ale cały czas nie przebija się do tego top 4, tak? I to jest moja obawa, bo ile czasu można być młodym talentem? Kiedy jest ten moment, w którym mówisz, no albo już coś osiągasz, albo nie, kolor tutaj pod lekkim naporem, ale zabrał dwa małe kragi. No i proszę bardzo, Atrox w jego rękach. Podobnie może być jak wczoraj na tej Kamili, prawda? To jest postać, która gdzieś tam na bocznej linii będzie stwarzać zagrożenie. I chyba zależy na tym Akademii, by powtórzyć ten wyczyn, bo ten pierwszy mamy mecz symetryczną sytuację. Wyglądał przyzwoicie, ale zobacz, teraz Piast Gliwice tutaj odpowiadają na kuratora i mocno na niego naciskają. Ale wiesz co, tu jest wizja w krzaku dla kuratora, lepiej tylko dla niego. Jeżeli zaraz kto to weźmie? Zresytuje ten golem. Kurator to wziął. Na to wygląda, ale stracił połowę punktów zdrowia. No ale chyba nic mu się tutaj nie stanie, ale fajnie, że też zobacz. Piast Gliwice Esports reaguje. No naprawdę idziemy tutaj łeb w łeb, tak? Tutaj zabranie dwóch kragów, tutaj przerwanie Gravesowi. Obie drużyny na razie dokładnie wiedzą, co powinno się wydarzyć na mapie. No na pewno coś się dzieje w stosunku do poprzedniej gry, zwłaszcza, że zobacz, Piast, Gliwice i Akademia z jedną wygraną na razie na ich koncie. Teraz Pyrka zabezpiecza tutaj Lakera, pojawia się Rybson, flashuje, ale udaje się również Lakerowi wyjść z tej opresji cało po spaleniu swojego Summoner Spella, więc na razie jeszcze bez pierwszej krwi. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja ze strony Rybsona, jeżeli on będzie chciał powtórzyć tego typu akcję, bo
Użył błysk, ale przeciwnik też. To by było bardzo głupie uczucie, jakby wybiegł na linię i nic z tego nie wynikło. Tylko jest jeden problem dla niego. Co jeżeli będzie ta walka przy środku, załóżmy, a nie przy tej dolnej linii, gdzie spali przeciwnikowi błysk, to co wtedy? I statystycznie tak może być, bo jeżeli ty grasz tutaj na pozycji leśnika, to ty się możesz pojawić przy każdej linii. A właśnie dżungler ale zobacz, może być wyłapany, zobaczmy. Tutaj robi Hossi, jest jeszcze Rybson, już poszedł Ignite na kuratora. Hossi za nim fleszuje, to może być pierwsza krew, na to wygląda. Tak jest, midlaner. Gdzie jest reakcja? Gwiazd Gliwice zgarnia pierwsze eliminacje i zabrakło chyba odpowiedzi od freskowego. Bardzo się dziwię, że tak długo tutaj był sam kurator. Przecież on nie był jakoś daleko na rzece, on został wyłapany we własnej dżungli. I przypominamy, Hossi wczoraj, MVP, zaczyna to spotkanie no naprawdę nieźle. A wiemy, że przecież w czystej teorii został skontrowany na tym środku. Na pewno przyda mu się ta jedna eliminacja, ale freskowy już z szóstym poziomem, więc ma do dyspozycji swoją super umiejętność i chyba będzie chciał odpowiedzieć na tym samym. Ubyło Rybsonowi trochę punktów zdrowia. Ale Rybson chyba wziął tutaj tego dużego raptorka, więc chyba jest zadowolony z tej całej sytuacji. No i zobaczy, czy to jakoś podetnie skrzydła Akademii, bo kurator nie musi koniecznie wygrać ten wczesny etap gry. Graves na późniejszym etapie gry też przecież potrafi bardzo dużo obrażeń zadawać, w zależności od tego, jakie przedmioty posiada, ale może to był jakiś tutaj sygnał, że okej, Rybson na Olafie, to ja też wezmę coś, co sobie poradzi na wczesnym etapie gry, a tak niekoniecznie teraz będzie. Będziemy obserwować dalszy rozwój sytuacji w dżungli. No na razie kurator z jedną śmiercią i nie można mówić jeszcze tutaj o stracie, to jest 5 creepów różnicy, chociaż warto napomnieć, że obaj junglerzy są bardzo aktywni. Tak, to jest 100 sztuk złota na ten moment. Jedyną przewagą tak naprawdę dysponuje teraz Hossi po tej pierwszej krwi. No i będziemy mieli oczywiście powtórkę. Bardzo dziwne, że okej, tutaj krab był robiony, czyli tutaj od dłuższego czasu Hossi się zaczaił na przeciwnika. Ale pięknie otoczony. No, kurator się w ogóle tego nie spodziewał, to jest najdziwniejsze, bo on wyszedł już tutaj z tego obszaru barona. Nie mogę w to uwierzyć, że nie był w stanie tutaj nic ze strony Akademii podejść. Naprawdę tutaj należy pochwalić Hossiego, że zszedł w taki sposób, że po prostu Akademia się za nic na świecie nie spodziewała. Ale zobaczymy, czy będzie teraz jakaś odpowiedź. W kurator już gdzieś w okolicach Dolnej Alei, tam jest wizja w Tribuszu, ale nie ma jej na rzece. Więc robi presję na razie, nie zdają sobie z tego sprawy. Ale co to może z tego wyniknąć? Teraz wejdzie i już jest zobaczony, ale zobaczymy, czy Pyrka zdąży coś tutaj zagrać. Nie, zatrzymał go ten minion. Okej, ale teraz Rybson ma okazję zagrać coś na górnej linii. Kolor ma pełno punktów zdrowia, ale nie miał umiejętności ostatecznej, więc musiał się wycofać. Zobaczmy, odpowiada obrażeniami Rybson. Sporo ich na Rybsonie. Wow, tam było naprawdę niebezpiecznie przez chwilę. Gdyby miał błysk, prawda? Tutaj mógłby nawet spróbować ograć, ale to jest problem, bo pojawia się kurator na dolnej linii, Rybson to wykorzystuje, Akademia jest przyciśnięta teraz i muszą coś zrobić, tak? Przede wszystkim Rybson freskowy. Smoka. Albo pomaga na górnej linii, albo pomaga na smoku. Zobaczmy. Lekka przewaga dla Simliwaka po tym wszystkim. Przepraszam, kurator tam chyba już się zajmuje tym smokiem od dłuższego czasu. Tak, już połowa punktu zdrowia mu było. Teraz pojawia się tutaj Laker, który też wesprze go w tym dziele, więc to górski smok w 8 minucie zostanie wzięty przez Akademię. Okej, czyli nie bez odpowiedzi tutaj. Fajne zagranie z jednej i z drugiej strony. Czy mógł coś więcej zrobić Rybson? No chyba nie. Oddzielony kolor od wieży. Stracił przecież na tym całą falę. No jest ta lekka przewaga dla Simliwaka, ale Rybson może trochę niekonsekwentnie. Pojawił się na dolnej linii, no spalił błysk. Laker zaraz będzie miał ten błysk. Nie wiem, czy to pomogło w jakimkolwiek stopniu. Pojawił się potem na górnej linii i w takim razie chyba powinien powtórzyć swoją akcję tam. Teraz Rybson jest na dolnej linii, w sumie na skrawku jeszcze tutaj nie ma swojego błysku Laker, ale to nie będzie wykorzystane. Teraz zauważany przez zawodników Akademii. No, dobrze rozgrywają to, jeżeli chodzi o wizję. Mam wrażenie, że dosyć bezpiecznie. I sporo tu się dzieje, ale wciąż to nie jest gra na pewno szarpana. Tak jak mieliśmy to okazję obserwować również w trakcie pierwszej kolejki gdzieś w Ultralidze, zwłaszcza w przypadku drugiego meczu. Pamiętam, że tam były takie szalone teamfighty, z których zupełnie nie wiadomo, co wynikało. Dobrze, na razie troszeczkę mało dzieje się wokół środka. Bardzo mnie ciekawi, jaki freskowy ma plan na grę, jeżeli wziął tego Echo. Oczywiście raczej nie spodziewamy się, żeby Hossi był w stanie jeden na jeden tutaj złapać eliminację, na tym ten Echo polega.
Ale to w takim razie, skoro ty nie padasz, to co robisz proaktywnego, prawda? I oczywiście Echo to nie jest postać, która od samego początku dominuje przeciwnika, ale wydaje mi się, że przyjdzie taki etap w tej grze, gdzie musi Akademia coś zrobić z tym Echo. Jakąś akcję wymusić. To jest idealna postać do takich wczesnoetapowych walkach. Jest wizja tutaj w lesie przeciwnika z strony Piast. Czy to będzie wykorzystane? Krab był zaznaczony. No w każdym razie pojawia się Blue, pojawia się Hossi też tutaj na tej górnej rzece. O, i przegapiliśmy chyba jakąś akcję na dolnej alei. No to alei. Było jeden na dwóch tutaj był dalej. Ale co z tym Heraldem? Akademia powinna zauważyć, że coś jest nie na rzece. Nie na rzece też oczywiście. Zobacz, to jest mają wizję. Mają wizję na tego Heralda, ale nie mają za bardzo jak tam odpowiedzieć. Hossi cały czas tutaj naciska na freskowego. Ale przepchany Hossi, freskowy może spróbować. Czy ten zdąży? Jest jeszcze zejście od Simliwaka. Już w powietrzu jest kurator, spływają mu punkty zdrowia, przyciągnięty oczywiście przez Urgota. Więc tym bardziej jeszcze Simliwak zabezpieczył. Najprawdopodobniej dało się to lepiej zagrać, bo kurator ma błysk. Mi się wydaje, że kurator nawet mógł spróbować przejść przez ścianę i w najgorszym przypadku użyć błysku. Nie podobało mi się to zagranie. Pojawił się na tej rzece, gdzie nie do końca freskowy miał priorytet, no 0-2 teraz dla kuratora. To on, no, no, on nie jest dalej do tyłu, ale ten Herald wzięty za eliminację dolnej linii to ciekawa wymiana, bo Pyrka i Laker nie wzięli wieży. A Herald w czystej teorii, jak będzie dobrze zagrany, równa się wieża, więc no chyba jednak wymiana im plus tutaj dla Piast. Będziemy mieli powtórkę z sytuacji na dolnej alei. Pyrka, Dambaj bez many. Jak to się rozwiązało? Flash od Pyrki, jeszcze wymuszony flash na Dambaju. Podrzucony, sporo zainwestowany, no ale udało się ściągnąć i na pewno ta eliminacja dla Lakera to jest przyjemna rzecz. Tylko trochę pusta dla mnie. Piast Gliwice jest z tego zadowolone. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się wydarzy. Freskowy schodzi niby z tej linii, ale nic z tego nie wynika. Ten Echo, no na pewno będzie potem na bocznej linii stwarzał zagrożenie, ale na ile do tyłu może być Akademia, żeby tak się stało? Na razie cały dolny las przyjęty, ale co z tego wynika? Kurator musiałby chyba tutaj jakoś się pojawić. Oczywiście wiemy, że obecnie w League of Legends bardzo dużo zależy od tej dolnej linii i to jest chyba linia, wokół której jeżeli się gra, to najszybciej można przyspieszyć. Więc może to jest plan z na Akademii. Zobaczmy. Na razie kurator jest w dolnym lesie i czeka. Czeka. Może teraz zdarzy się jakaś sytuacja na środku, bo pojawia się tutaj Rypson. Freskowy wygląda na to, że nie potrzebuje pomocy, ale zaraz takowej może potrzebować, bo pojawia się oczywiście Urgot. Herald. Więc zagrany Herald. Jaka będzie odpowiedź od Akademii? Czy oni po prostu odpuszczą tę wieżę? Kurator przytrzymywany przez Hossiego. Schodzi kolor. Jest zagrana szarża. Oni będą w stanie zdjąć tego Heralda, te Heraldzice. A więc to jest tylko osłabienie wieży na środku. No w takim razie chyba nie jestem mega zadowolony z tego Heralda, jeżeli chodzi o Piast Gliwice, bo no raczej na tym Heraldzie da się brać tego typu wieże. Chyba za wcześnie był trochę zagrany. Chyba tutaj należało poczekać jeszcze z 2-3 minuty. Jeżeli jest się drużyną, która jest bardzo do tyłu, to wtedy owszem, gramy Heralda tak, aby uderzył raz i fajnie, i cofamy. Ale tutaj no Piast nie jest do tyłu. Jest równa gra. Moim zdaniem na tym Heraldzie można było więcej. A ja cały czas czekam na to, aż tutaj coś Akademia pokaże wokół tej dolnej linii. Bo to tak wygląda. Kontrolują ten dolny las. Coś tam kombinują, ale nie są w stanie wejść i stworzyć tej presji do końca. Co mnie dziwi. To powinno być możliwe. Teraz pojawia się Rypson na dole i zobaczymy. Jest tam ładnie ustawiony totem wizji, który dosyć wcześnie poinformuje zawodników Akademii, że niedaleko kręci się jungler. Zobaczmy, będzie ogłoszenie. Ale to oni teraz inicjują walkę ze strony Akademii. Widzimy Blue, może spłynąć bardzo szybko. Jest na nim Ignite, tak, udaje się go wykończyć. Pojawia się również teleporty. Kurator. Jest teleport od kolora anulowany, bo nie ma takiej potrzeby. Wszystko, co chcieli zagrać zawodnicy Akademii, już zostało dokonane. No i jaki będzie następny krok? Czy to będzie wieża? No zobaczmy, wieża na środku była obita wcześniej. Na górnej linii pada. Kolor chyba wycofał się spod tej wieży, żeby uratować się przed przerwaniem teleportu. No i teraz, wyczerpany kolor, jak się skończy jego umiejętność ostateczna, to Simliwak mógłby spróbować odwrócić. To jest bardzo ciekawy pojedynek, jeden na jeden. I zobaczmy, tarcza zagrana i kolor się wycofuje, kończy się niedługo jego umiejętność ostateczna. Trochę szkoda. I nie wiem, Simliwak miał tutaj to podpalenie, miał błysk, chyba mógł zagrać. W tym wszystkim nie uda się Hossiemu wziąć środkowej wieży, mimo że była tak obita.
Chociaż pojawia się teraz też tam Dambaj, no i musi się kurator tu pojawić. No zobaczmy, atak za atak. Jest oblężenie środka, a na górnej alei kolejna wymiana i widzimy, czy kolor z niej wyjdzie. Na to wygląda, udaje się zniszczyć w końcu wieżę na środku, ale to nie było takie proste zadanie. Sporo Smok Górski zawodników Piasta Gliwice musiało podjąć się tej czynności, a teraz przerzucają się na Smoka. Czy oni go zaczną? Nie, jeszcze nie są na to jakoś zdecydowani. To jest dziwna decyzja. Powinni się spokojnie spodziewać, gdzie są przeciwnicy. No, w ogóle to Laker poszedł do ogólnej dżungli. No dobrze, to jest oddanie smoka przez Akademię. To nie jest tragiczny smok do oddania, jeżeli dzięki temu Akademia zyska na tempie. A chyba tak będzie. Zobaczmy. Wcześniej będzie Laker i Pyrka na górnej linii i nie podoba mi się to, że Laker i Pyrka robią w tym momencie kragi. To był moment, żeby jak najszybciej przepchać górną linię i gdyby teraz kurator był przy górnej linii, to od razu to by mogło, no po prostu, to mogłaby być po prostu wieża, więc moim zdaniem Akademia oddała smoka, fajnie, jeżeli będą do przodu w tempie, ale nie zrobili tego. I na razie się na to nie zapowiada, sytuacja w złocie bardzo wyrównana, a nam już 15 minuta wybiła. Jak uważasz, Fryderyku, po tym, powiedzmy, no bo jesteśmy absolutnie na równi, po górskim smoku zawodnicy się poczęstowali, no jest ta przewaga wieży dla Piasta. Okej, okay, ale zaczyna się środkowy etap gry, freskowy na dolnej linii. Simniwak jest wytrzymały, zobacz, ale nie przeciwko obrażeniom magicznym. Okej, okay, chcemy to zobaczyć. Po to chyba ten Eko był wzięty. No, musi gdzieś w końcu wygrywać. Na środku poszedł na równi, ale to jeżeli masz postać, która jest ciężka do zagrania i wychodzisz na równi, to lepiej wziąć coś innego, bezpiecznego, jak na przykład Syndra. Kurator kręci się wokół tej górnej linii. To jest okej decyzja. Tutaj na pewno trzeba tę wieżę zaatakować, ale no właśnie, teraz już skończyła się ta przewaga w tempie. Trzeci smok też górski w tej grze. Pytasz się mnie o predykcję, prawda? No wcześniej. Tak, tak czułem. Chciałem cię zapytać. No pewnie, co to za problem? Uważam, że za 5 minut kolor będzie miał 174 stworów wykończonych i będzie miał 8400 sztuk złota. Mhm. I dokładnie w 20 minucie 5 sekundzie upadnie Dambaj przy rotacji na środkową linię, którą Akademia przyciśnie. Dziękuję. Wiesz co, to w takim razie jakby na 3 minuty możemy wyjść. I jeszcze pójdę dalej. No dobra. Wybory prezydenckie w roku... Mówić czy nie? Czy chcesz tutaj poczekać i sam zobaczyć? Wiesz, że no nie wiem, moja no nie córka wiem, no. zna tylko jedno, tylko kilka słów i jedno z tych słów to jest Duda. Mm. Ale bo ja się nie dziwię, to jest łatwe do wymówienia tak, dla dziecka. Łatwe. Myślę, że tutaj wyborcy... przede wszystkim, no moja córka jeszcze nie może głosować, ale może rodzice takich małych dzieci mają ułatwione wybory. Że te dzieci sugerują, no zobaczymy. No dobrze, zobaczmy. Zasugeruje właśnie Piast Gliwice. Jest odpowiedź od kolora, pojawia się tutaj również kurator, oni muszą bronić tej dolnej wieży. W tym samym czasie Akademia naciska na górę i udaje im się zniszczyć drugą strukturę. Bo tam szedł freskowy, czyli to była presja od niego i freskowy wraca na środek. I w tym wszystkim, jeżeli Akademia broni dolną linię, to było to dobre dla nich. Ale kurator chyba już poszedł z tej dolnej linii. Chyba tutaj Akademia dalej nie wie, że ta wieża będzie atakowana. Tak, oj, atak od kuratora. Zbliża się freskowy. Zobaczymy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Hossi wciąż przy życiu. Freskowy próbował tam na niego naciskać. Wieża na dolnej alei kolejny raz obroniona. To jest najważniejsze. Chyba już nie uda się podejść. Daleko jest następna fala. Wycofuje się Piast Gliwice. No i proszę bardzo. Wygląda na to, że jeszcze... Akademia zdążyła ten duet ściągnąć z górnej linii. Na razie w porządku ta rotacja i kurator wychodzi z tego. Jeszcze półtorej minuty do upadku Dambaja, jak to zapowiedziałeś w 20 minucie, 20 sekundzie. No ale myślę, że tutaj jak najbardziej miałem rację, bo zobacz, teraz Piast Gliwice znajduje swój duet przy środku. No, spodziewałem się, że tutaj Akademia będzie napierać w najbliższym czasie. Cały czas moje pytanie, co będzie freskowy robił? Na razie szedł na górną rzekę i dzięki temu była wzięta ta górna linia. Pytanie, jaki jest plan dalej? Przekonamy się. 19 minuta na naszych budzikach. Za chwilę wstanie Baron, już za 40 sekund. I mam wrażenie na razie, że trochę Akademia ma przewagę tempa, ale ta gra jest bardzo wyrównana. I to mnie interesuje, bo pomimo, że jest powolna, to w poprzednim spotkaniu
Oczywiście Walkiria musiała ustąpić bardzo mocno szacie maga i szata cały czas kontrolowała mapę, a jednocześnie gra była powolna. A tu mamy zupełnie coś innego. Dobrze, co teraz? Jest to rozstawienie 1-3-1 ze strony Akademii na górnej linii freskowy. Spodziewałem się, że kurator dołączy tutaj do lakera i perki i na dolnej linii kolor. Problem dla Akademii jest taki, że Piast może łatwo nacisnąć na tę dolną wieżę, małą inwestycją, może nawet sam Simniwak sobie będzie tutaj radził. Ma w miarę przewagę tutaj tych stworów. No i to jest ten moment. Dumbbell za 3 sekundy musi paść, prawda? To jest to? Na to wygląda, że tu już jest podejście od Akademii. Oni muszą się śpieszyć, żeby wykluczyć Dumbaya. Zobaczymy, jest podejście od freskowego, ale to Blue stał się celem. Czy wieża upadnie na środku? Na to wygląda. Dumbbell wciąż przy życiu, Fryderyku. To jeszcze się nie skończyło. Nie wierzę. Blue osłabiony również. Pojawia się Hossi, jest na flance, więc on jeszcze tam może troszeczkę namieszać. Pogadam z nim po meczu. Miał tu paść. Co się wydarzyło tutaj, Fryderyku? Za mało zapłaciłem. A, okej. Okay. Okej, okay, nie wyliczył tego. Widzimy. Czyli co, możesz liczyć na jakąś reklamację? Ale widzieliście, że coś tu było, tak? Ale coś tu mogło się wydarzyć. Mogło. I zobacz, jak ładnie przewidziałem, że przy środkowej linii będzie rotacja ze strony Akademii, tam może upaść Dumbbell. No niestety, nawet taki ekspert jak ja może się czasem trochę pomylić. Ale możesz złożyć reklamację teraz gdzieś do jakiegoś instytutu ekspertów? Nie, no nie mogę. No, niestety, zobaczmy. Wieża zniszczona na środku, zniszczona na dolnej linii, ale ta wieża na środku strony Piasta, Gliwice miała pełną punktu zdrowia, tak? Mhm. A tutaj na dolnej linii obite strony Akademii. Lekki zysk dla Akademii. Ta gra dosyć powolna na tym wczesnym etapie. Wczoraj było dosyć podobnie. Piast, Gliwice po prostu wykorzystało pasywność ze strony... kogo ja tu szukam? Piast Gliwice? Walkiri? Nie, nie. Piast Gliwice wróciło do gry, a z kolei Akademia wykorzystała powolność ze strony przeciwnika, prawda? No, więc tutaj można było się spodziewać, że ten wczesny etap gry będzie trochę powolniejszy, ale wydaje mi się, że jedna i druga ekipa tu zaraz coś wybuchnie. Na razie ten smok górski to tylko górski smok, ale wygląda, że drużyny chcą o niego powalczyć. No i jest kolor w dobrej pozycji. Musi moim zdaniem Piast tutaj zobaczymy, łaszyć. Rozpoczyna się walka, widzimy. Udaje się Lakerowi wykończyć w tym momencie Blue, ale to jeszcze nie koniec. Laker to jeszcze nie strzela. Koniec. Kurator również upada, Simliwak osłabiony. Kolor późno. Brawa dla Piasta, bo wiesz co, gdyby oni kontynuowali tego smoka, to kolor był w idealnej pozycji, ale przez to, że udało się wejść Blue, to było odwrócenie i mamy jeden za jeden. Kolor nie ma leśnika jeszcze ze strony Akademii. I to jest problem na pewno dla Akademii, jeżeli tutaj kolor chciałby samotnie nawet podejmować tego smoka. Zobaczymy, Simliwak już zregenerował swoje zdrowie i wraca, tego samego nie można powiedzieć o Pyrce, któremu trochę tych punktów brakuje, tak samo freskowy jest również osłabiony. Oni decydują się jednak tego smoka próbują podjąć. Ale Laker to ogłuszenie. Stoi bardzo agresywnie. Dumbbell atakowany. Zobaczymy kolor niedaleko. Dumbbell! Niewiele tam brakowało, żeby upadł i widzimy, że Laker kontynuuje natarcie, ale teraz wsiada na niego Simliwak i to musiało skończyć się jego eliminacją. Ale zbliża się kurator w tym wszystkim. Zobacz, co tu robi. Kolor udaje mu się wykończyć Dumbbella. Następny, czy będzie? Oczywiście Rybson. Tak, tak, to się dzieje, to się dzieje. Oni jeszcze no, kolor stoi! Na Piast, na Gliwice. No to wygląda, kolor wychodzi z tej sytuacji cało. To jest niesamowite. Jedynie zostaje Simliwak do wzięcia, ale widzimy, ma dużo punktów many, ma dużo punktów zdrowia. Już kuratora teraz wsiada na freskowego. Ten ani bez zdrowia, ani bez many nie jest w stanie uciec Simliwakowi, który no, cały czas na niego naciska. Jest kolor, próbuje, żeby było śmiesznie. Zrobi. Kolor, ale on też nie jest w stanie absolutnie walczyć freskowy. Odpuścił. No i musiał tutaj upaść, a Dragon wciąż nie wzięty. Nikt tu nie wyszedł do przodu. Laker podjął duże ryzyko w tej walce i tak uważam, że dobrze zrobił. Było blisko, żeby przegrał bardzo tę walkę dla swojej drużyny. Dziwię się, że nie udało się Hossiemu na Syndrze wcześniej wykończyć Lakera. Patrzę przede wszystkim na niego. Tutaj atak do przodu, bardzo ładny atak. No i w tym momencie nie wiem, czy musiał, bo już szedł do tej pozycji kurator. Nie wiem, czy to dobre, że Laker tutaj wskoczył, ale Hossi nie miał punktów many, chyba o to chodziło. No i w tym wszystkim kolor dopiero dobiega. To jest drugi raz, kiedy kolor gdzieś jest na plecach. Za dosłownie 5 sekund on będzie w genialnej pozycji, ale jakaś walka nam następuje. O, i to jest problem teraz. W zasadzie nie, to nie jest problem. O czym ja plotę, Fryderyku? Przecież smok był wzięty. Był wzięty i dla kogo? Dla Piasta Gliwice. No dobrze, to im się może przydać przed Baronem. Jest równo w złocie. Ten mecz, przypominam, został tutaj wyróżniony jako no, naprawdę dosyć nieprzewidywalny.
Chociaż naprawdę nasze biurko analityków chyba wszyscy obstawili Piast. I to dosyć zdecydowanie. Na razie gra jest równa. Może to jest ten moment, żeby się zastanowić nad późniejszym etapem gry. 4-0 Sinivac. I on ma sporą przewagę nad kolorem, jeżeli chodzi o złoto. Naprawdę w tej grze... To chyba do 2000. Ma biwak. Ma biwak. Ale Sinivac? Kolor nie jest w złej sytuacji przedmiotami, załóżmy. Czarny tasak, taniec śmierci. Przypomina mi się oczywiście znany kawałek grupy power metalowej Iron Maiden, w którym Dance of Death, główny wokalista Bruce, spacerując po lesie, wchodzi w niespodziewane ciemne krzaki, a tam wpada w kręg ognia! No i właśnie, pytanie, czy ktoś tu się da wyłapać ze strony Piast Gliwice? No bo teraz ten baron będzie podejmowany. To jest bardzo dobre pytanie, Fryderyku. No, Sliwak ma sporą przewagę teraz nad kolorem i może podejmować walkę. Myślę, że czuje się tutaj całkiem pewnie. Kolor oczywiście ze swoim teleportem, Sliwak również. Teraz freskowy trochę się wychylił, pojawia się tam Rybson, ale on zdąży z tego wyjść na pewno. Słuchałeś kiedyś Iron Maidena? Iron Maidena? No, byli chyba w Polsce. W Krakowie. Tak mi się wydaje. Nie miałem okazji być na koncercie, okay. Więc na żywo nigdy nie słuchałem. Mhm. Ale oczywiście znana mi jest ta formacja, jak najbardziej. To jest, należy do pewnej klasyki, wydaje mi się, muzyki. Super, fenomenalnie. Cieszę się, że ci się też podoba. Ale jestem Depeszem, jeżeli pytasz. Tak, Depesz Mode? Tak. Okej, okay. A wiesz, że Tomek słucha Kraftwerku? O, nie. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Freskowy 1-2. Teoretycznie Eko jest w stanie wychodzić z takiej ale sytuacji. Ale pojawia się jeszcze Rybson, więc to już się robi 3-1. Freskowy, czy on to oklika? Obawiam się, że może mieć spore problemy. Musiał upaść pod naporem ciosów od Piasta Gliwice, ale jaka będzie odpowiedź od Akademii? Wiesz co, żadna. To była najgorsza możliwa pozycja ze strony Freskowego. Laker chyba tutaj przyciska przy środku, ale no... Bo wiesz co, jeżeli daje się tak wyłapywać, to coś w zamian powinno wziąć Akademia, no ale właśnie. I Kurator, i Pyrka byli w bazie. Tutaj naprawdę po prostu błąd Freskowego, jeżeli on ma tak się dawać wyłapywać, to będzie tragedia dla Akademii. No, to może być trochę za mało dla Piasta, żeby podejść pod Barona, ale to było dziwne. Nie oszukujmy się, Eko jedna z najbardziej mobilnych postaci, dobrze, że próbuje na bocznej linii coś działać Freskowy. Może rzeczywiście powinni się zamienić. Sinivac nie ma wytrzymałości na obrażenia magiczne. Ja naprawdę widzę tutaj spore pole do popisu, jakby przyszedł Freskowy na tę dolną linię. Ma teleport, nie widzę powodu, dla którego miałby padać na górnej linii, zamiast spróbować na dolnej linii. A Kolor już ma problemy, bo zobacz, ten Thornmail u Sinivaca, no... Ciężko mu się przebić przez sporo pancerza, więc to mogłaby być ciekawa decyzja, gdyby faktycznie Kolor podjął inną pozycję, ale nie dowiemy się. To jest alternatywna rzeczywistość, w której to zawodnicy są naszymi pacynkami i my jesteśmy w stanie dowolnie nimi manipulować. My możemy tak naprawdę tylko obserwować, co tu się dzieje. Czas skończyć z bałaganem i powiedzieć sobie szczerze. Wiem, że lubimy to słowo bardzo na transmisji. Ta gra jest dosyć nudna. 7-7, równo w złocie, równo w wieżach. Jedna i druga drużyna trochę się boi. Ale zobacz na przewagę Lakera w złocie. No, ale co z tego wynika? Bo Akademia, jeżeli mają taką przewagę na nim, to powinni chyba zacząć tego Barona. I może jest ta presja. Pamiętają oczywiście, że wielki Fryderyk Kozioł, Fryderyk Wielki komentuje ich mecz. Oczywiście jest też presja. Pierwsza kolejka na żywo w studiu, przypominamy. I Piast już długo ze sobą gra. Akademia, ja rozumiem, że trochę tutaj ze sobą mało grają, może są te, jak to ty mówisz, robaczywki, coś tam. Pierwsze koty robaczywki lub pierwsze śliwki za płoty. Okej, śliwki za płoty, jabłka w kompocie, bigos na ale głowie. To roboty. Więc może ze strony Akademii, ale Piast nie mogą czegoś poszukać z tą Sivir i z tym Rakanem? Jakoś, nie wiem, na środku wyłapać, bo wyłapany został wcześniej Freskowy, ale nic z tego nie wynikło. On dalej stoi sobie na bocznej linii. Już Akademia gra agresywniej niż Piast. I wczoraj Piastowi to wystarczyło. Bo nie oszukujmy się, grali na przeciętną drużynę. Ale tutaj Akademia, zobacz, wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej przejmuje górną rzekę. Cały czas czekamy, aż coś tutaj nam się więcej wydarzy. To jest atak na Sinivacu. I teraz zadanie dla Piasta, już myślałem, że tutaj będzie atak. Myślałem, że Piast będzie musiał podejść pod Barona, ale jednak Akademia nie zdecydowała zejść z tego środka boczną. Nie wracam do punktu wyjścia, nic się nie dzieje.
nic się nie dzieje, ale Blue już tam gdzieś chyba rozstawia. Zobacz, gdzie jest Rakan i Olaf. Dlaczego nie schodzi freskowy? Dlaczego teraz Akademia? Nie wejdzie przeciwników w szczypce, niepowstrzymany tutaj jest Olaf, ale co z Blue? On tu był sam. No brakuje mi ze strony freskowego jakiegoś zagrania, wejścia. Wiemy, że Jizuke tutaj, który gra Vitality, no inny może poziom gry, ale by to zrobił. Kolor, no oj, będzie zaraz wciągnięty. No i musiał użyć swojej umiejętności ostatecznej. Kolor, ale nie wróżę mu dobrze. Ma do dyspozycji oczywiście swojego flasha, będzie mógł próbować jeszcze przeskoczyć przez stadzonkę. Zdążył to zrobić. Wow, nie ja pan. Jestem zaskoczony, że z tego wyszedł, ale... Co z tego? On już nie ma szans na tej linii. Tutaj powinien stać freskowy. To jest moim zdaniem duży błąd, to by było spore ułatwienie. Problem mój jest taki, że nawet jakby Akademia wygrywała na tej dolnej linii, to ja nie wiem, czy oni są w stanie tego wykorzystać. Czy oni wiedzą, jak to wykorzystać? Czy oni wiedzą, że z tej presji mogą potem podejść Barona? Jakoś taka Akademia naprawdę na mapie, no nie wygląda to jakoś. Ale poczekaj, to może być coś wreszcie ciekawego. Jest freskowy i kolor, no, atakują teraz na Simliwaka, ale pamiętajmy, że obaj zawodnicy Akademii mają do dyspozycji swoje teleporty. Oni muszą tylko szybko wykończyć teraz Urgota. Ciężko czy to się uda? Bardzo długo to trwało. Muszą Baron być teleporty, jest gdzie? Baron już trwa. Z lewej strony można się teleportować. Zaraz zobaczymy, oni tak już tutaj nadchodzą. Pyrka, jest wejście od Pyrki! Blue odpowiada i próbuje tam namieszać trochę w szeregach Akademii, ale to się nie udaje. Kura. Gładzi go teraz, widzimy. Zgładzony Blue, tak samo Rybson musiał upaść, a więc trzech zawodników Piasta Gliwice na glebie, to może oznaczać szybkiego Barona za Akademii. No zobaczmy, czy taki szybki Laker atakuje w tym momencie Totem Wizja, nie Barona. 10 tysięcy, Hossi stoi, Dumbay stoi, w czystej teorii dwaj zawodnicy z największą ilością obrażeń. Pyrka wychodzi starczą, to jest kluczowe, blokuje dużo obrażeń ten Baron. Teraz będzie wykończony, nie! To Laker wykańcza! Tak jest, udaje mu się to zrobić i Baron zabezpieczony przez Kuratora. Przez chwilę wydawało mi się, że może Hossi tam trochę namiesza, ale nie. Udaje się Barona zabezpieczyć, więc tylko freskowy nie będzie czerpał korzyści z tego wzmocnienia. I no, Piast, co miała być ta agresywna drużyna z Rybsonem na czele? To Akademia wreszcie no, wcisnęła spust. Oczywiście pamiętajmy, z dwoma teleportami mogli zrobić takie zagranie, a Piast nie. I tak uważam, że Akademia już dawno mogła mieć eko w sytuacji 1 na 1 na dolnej linii. Moim zdaniem lepiej by sobie freskowy poradził w tych dłuższych wymianach. No, przeciwnik nie ma wytrzymałości na obrażenia magiczne, a i tak to trwało wieki, zanim padł tutaj Simliwak. To prawda. Czy Piast musiało zacząć Barona? Tak, ale w momencie jak się pojawił teleport... Nie no, oni nie mieli jak się wycofać. Tutaj naprawdę chcę Pyrkę pochwalić. To było wejście w momencie, w którym akurat Piast chciało się wycofać. W tej sytuacji oczywiście już nie dało się dobrze zagrać z strony Piasta. Jest Baron i w takim razie, jeżeli chodzi o Akademię, rozdział na trzy linie, nie kombinujmy. Tutaj ta gra jest powolna, tutaj należy zagrać pod trzy linie. No i zobaczmy, czy Piast próbuje jakoś wyłapać, zanim te trzy linie będą dobrze ustawione. Naprawdę ładnie razie Akademia. Kurator tutaj w krzaku, widzą przeciwników, teraz kolor musi poczekać. Jest taki lekki balans na mapie. Tutaj przychyli się troszeczkę na jednej stronie ta waga, to na drugiej stronie musi pójść w górę. I tak musi tutaj być ze strony Akademii. Teraz musi troszeczkę kolor uważać. Wraca trójka ze strony Piasta na środek i teraz właśnie musi naciskać. I kolor freskowy. I to się na razie udaje, bo zobaczmy, że ta wieża powoli spływa i ona chyba upadnie. Mi się wydaje, że kolor trochę słabo wykorzystywał tę dużą falę. Moim zdaniem mógł po prostu zaatakować wieżę, przez co więcej tej fali by tu zostało. Ale proszę bardzo, to jest druga wieża już. Teraz zostaje freskowy. Minuta 30 na Baronie. Warto podjąć tutaj sytuację chyba na dolnej linii. To były dwie taczki, kolejna fala, która była zmarnowana. To trio ze środka powinno było przejść na dolną linię i zagrać wokół tych dwóch oblężniczych stworów. No właśnie, jeszcze freskowy lepiej przez chwilę walczył. Da się lepiej. Dupie krytykować. O górną aleję. Ale zobaczymy, on teraz wchodzi w Hossiego, ale błyskawicznie wyłączony. No, środkiem za to jest atak. No, ale to właśnie, kupili trochę czasu teraz dla Lakera i udaje się już otworzyć jeden inhibitor. To jest bardzo dobra informacja dla Akademii, ale są bez swojego midlanera, więc widzimy, że Piast Gliwice jest chętny do podjęcia jest walki kolor. I Pyrka robi wszystko, żeby Laker do tego strzela, nie doszło. Laker próbuje wsadzać te obrażenia. Zobaczymy, jest czy ich starczy. Pojawia się Kurator i to może być decydujący moment, decydująca kolor jazda! Czy starczy tych obrażeń? Nie. Zobaczmy, Piast Gliwice wycofuje się na minimalnych paskach zdrowia. Może jeszcze tworzy Laker jeden inhibitor, ale Hossi, nie można go lekceważyć. Kurator atakuje na środku, ktoś chyba do niego powinien dołączyć. Zobaczmy, spora część inhibitora wzięta, idzie tam teraz Hossi. No nie, i to będzie inhibitor, tak.
Akademia w ostatniej chwili udaje się wziąć inhibitor i spora przewaga już jest teraz, prawda? To już zakrawa 6 tysięcy. Czy dało się lepiej rozegrać to oblężenie? Tak, ale Akademia to nowa drużyna. Pamiętajmy, oni bardzo dużo będą tutaj przesiąkiwali doświadczeniem podczas Ultraligi. No i Piast... Co się tu stało? Wyłapali freskowego. Na pewno należy pochwalić Lakera, bo gdyby nie taka przewaga w jego wykonaniu, to 4 na 5 nawet może by nie udało się, raczej 4 na 5 na pewno by się nie udało rozegrać tej walki. No i też ładna pozycja i Kolora, i Lakera. Sporo też czasu kupił Pyrka. Naprawdę. Bardzo dobrze zagrana umiejętność. Na razie ten duet wygląda najlepiej ze strony Akademii. I żeby było śmiesznie, wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie. Więc dobrze, że chociaż raz coś idzie zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj Laker i Pyrka, to był silny duet wybrany z Akademii. Nie miałem wątpliwości co do tego duetu. Kurator, mam nadzieję, że nie słuchasz powtórki. Naprawdę na to liczę. Ale były obawy co do niego. I w tej grze wyłapany na początku, z drugiej strony to nie jest tak, że popadł w depresję i skończył 1-5, nic nie zrobił. Mimo, że freskowego bardzo chwaliłem, tam była decyzja ciężka, czekolad czy freskowy, ja też oczywiście stanąłem za freskowym, w tej grze trochę mi go zabrakło. Jeżeli już bierzesz coś tak niestandardowego jak Eko, to my chcemy zobaczyć coś a la Jizuke. Kurator zamienił właśnie, się w złoto, zbliża się Laker. Jest zamieszanie w szeregach drużyny Akademii, pojawia się również Simlibak. Pyrka musi się już ratować. Już wyłączony kurator, więc to jest... po prostu eliminacja junglera Akademii za nic. Na szczęście Akademia nie ma barona na mapie, to jak tutaj panu nic im się złego nie wydarzy, ale po co w takim razie Kolor jest na dolnej linii bez teleportu? Jak już podchodzisz, bo to chyba był atak na górną wieżę, to w takiej sytuacji razem z Kolorem, to, że Kolor zgarnie 3 dodatkowe fale na dolnej linii, dużo nie zmienia w tej grze. To jest błąd Piasta, że ta wieża jest wzięta tutaj. To jest błąd Piasta, że ta wieża jest wzięta tutaj, bo wyeliminowali przeciwnika, daleko był Kolor, ta wieża nie powinna być oddana, więc Akademia zyskuje to, co mieli zyskać, ale ostrzegam, na Illuminar takie coś nie przejdzie. No, oby Akademia wzięła to sobie do serca. Na razie 8 tysięcy złota przewagi dla nich. No i Laker z tymi 6 eliminacjami. Jest również Kolor, który nie upadł ani razu. Naprawdę ładnie się prezentują ci zawodnicy. Trochę myślę, że za dużo zainwestowaliśmy naszej uwagi na samym początku we freskowego. Gdzieś chyba strasznie liczyliśmy na tego Eko, że to będą jakieś szalone no jest zagrania. Do tyłu. No nie działa dla mnie za bardzo tutaj. Ja nie mówię, że w Freskowie nie potrafi zagrać Eko. No nie jest tak strasznie do tyłu, jest 400 sztuk złota względem Hosego. No ale cała drużyna jest do przodu. No tak. Więc no to jest trochę dziwne. Oj, Freskowy jeszcze tutaj daje się wyłapać. Czy to skończy się jak właśnie naciskają na niego Simliwak i Blue. Freskowy odwraca? Za sobą Blue. Na to wygląda! Co? O to chodziło! Dziękuję ci bardzo, Freskowy, bo właśnie mogę się przyznać do błędu i odwołać wszystko to, co powiedziałem przed chwilą. Ogrywa 2 zawodników Piasta Gliwice na własną rękę. 3! To było śmieszne. Tam była 3 zawodników, tak? Był Blue, był Simliwak i Rybson. No, Rybson trochę w tył chyba. W każdym razie brawa dla Freskowego w takim razie. No i to rozpoczyna oblężenie. Baron za 30 sekund, więc naprawdę Akademia nic nie ryzykuje, podchodząc tutaj tak agresywnie. W najgorszym przypadku trzymają przeciwnika w bazie i po prostu cofną i zaczną Barona. No i zobaczmy, na razie spora fala tu zabrana, ale wiesz co, chyba Osi tutaj należy iść Barona, zobaczmy. Osi to wyczyści, chociaż zobacz, Kolor teraz wsiada teraz na midlanera. Drużyny Piasta Gliwice i on naciska bardzo mocno! Czy jeżeli uda się włączyć Hosiego, to się właśnie dzieje. A więc Akademia wywalczyła sobie naprawdę sporą przewagę. Wraca zostaje teraz freskowy w tym momencie. Otwarty jeszcze jeden inhibitor, a Freskowy cały czas naciska na dole i udaje mu się zniszczyć drugi inhibitor, a więc tylko jeden został do wzięcia oczywiście przez zawodników Akademii. No i zobaczymy, ale już Kolor i Pyrka. Freskowy powinien tu dołączyć. Oni są osłabieni po walce Freskowy. Dzieje się to, co mówisz, bo on teraz dołącza do swojej drużyny. Hosiego jeszcze nie zobaczymy na mapie przez 35 sekund. Jak te 35 sekund wykorzysta Akademia? To jest bardzo ważne pytanie teraz. Kolor ma teleport. Jest oczywiście do wzięcia Baron, ale chyba Rybson nie będzie... Akademia za długo tu została. A trochę stracili jeżeli na czasie. Nie byli w stanie skończyć gry, to powinni od razu iść Barona. Bo jeszcze nie było Blue. Na szczęście dla nich teraz nie ma jeszcze Hosiego, więc i tak ten Baron powinien być podjęty.
Rybson musisz chyba podejść i spróbować, on nawet nie dobiegnie najprawdopodobniej. Nie, ten baron. No, zobacz, i teleport jest na plecach od Kolora. Jest Sim Livak, ale nie, to będzie zabezpieczony baron Color. Dla Akademii. I widzimy, że oni oprócz tego jeszcze chcą wziąć więcej. To może być ostateczna walka tego spotkania, ostatniego spotkania pierwszej kolejki Ultraligi. Na to wygląda, freskowy już wyłączył z gry Sim Livaka i Color cały czas naciska na blue. Ten próbuje się jakoś ratować, ale freskowy już z dwoma eliminacjami. Czy uda mu się jeszcze zagrać coś tutaj? Na to wygląda, fleszuje, wyłapany Dumbai, a więc to jest potrójna eliminacja. Teraz jeszcze jest do wzięcia Rybson, ten przeskakuje oczywiście za pomocą Hossi też, ale on przeszło. Cały czas naciska w tym czasie jego drużyna. Zobacz, co robi. Już jest w bazie przeciwnika. Otwarte wszystkie inhibitory, na dole zniszczony. Dodatkowo super miniony będą tutaj wspierać. Dodatkowo Hossi jeszcze sam, oczywiście Baron Buff. Hossi nie jest w stanie obronić tego obrężenia. Na to wygląda, jednego. Ale wyłączył przed chwilą Pyrkę. Druga wieża od Nexusa upada. Szanowni Państwo, Akademia wygrywa spotkanie na Piast Gliwice w 40 minucie. Udaje im się tego dokonać. Jestem